Tutaj jest jedno bardzo, bardzo ważne prawo. Prawo świata materialnego. Prawo ziemi. Jakie to jest prawo? Jestem pewna, że w tym momencie przychodzą Ci na myśl tysiące różnych rzeczy. A to prawo jest bardzo, bardzo proste. Wszystko to, w co wierzysz, to przyciągasz. Wszystko to, w co wierzysz, będzie częścią Twojego życia. Niesamowite, prawda? I tak wiele osób pyta mnie codziennie: Pani Mario, dlaczego w moim życiu trafiam stale na złych partnerów? Dlaczego mam taką czy nie inną pracę? Kiedy się mój los polepszy? Kiedy spadnie mi coś z nieba? Kiedy? W tym momencie, gdy zmienisz programy, według których funkcjonujesz, czyli to, w co wierzysz. To jest takie proste. Ale te najprostsze rzeczy są najtrudniejsze, aby je zrealizować. Bo przecież popatrz na Twoje życie, wszystko, co jest wokół Ciebie, każdą dziedzinę Twojego życia, czyli i sferę miłości, i sferę zawodową, i sferę finansową, i sferę duchową, ale również wszystkie rzeczy i wszystkie sytuacje, które Ci się w życiu przydarzyły. Czasami tak łatwo powiedzieć: a, to ta inna osoba jest winna, a, to jest los, to jest zrządzenie losu, a to jest pech, a to jest przypadek. Nic bardziej błędnego. To wszystko, co wokół Ciebie, to wszystko, co Ci się przydarzyło, te wszystkie osoby, które spotykamy, te wszystkie sytuacje, które przeżywamy, to jest tylko lustro tego, co jest w Tobie, tego, w co wierzysz. I tak na przykładzie. Jeżeli codziennie ciężko pracujesz i zarabiasz w miesiącu na przykład 2000 zł i robisz już wszystko, co tylko jesteś w stanie zrobić, czyli nawet pracujesz może na 2-3 etatach, a tutaj zawsze jest tylko to 2000, no może czasami 2500. Ktoś by powiedział: no taki już mój los, taka moja karma. To są takie doświadczenia, które wyniesione są z poprzednich inkarnacji. Najczęściej jednak to jest to, w co wierzysz. Wewnątrz Ciebie bardzo głęboko jest ukryty pewien program. Najczęściej jest to program, który przekazali Ci Twoi rodzice lub dziadkowie lub wychowawcy, że trzeba ciężko pracować, aby coś osiągnąć, że tylko szczególne osoby z szczególnych rodzin mogą zarobić więcej niż klasa średnia, że no, w naszej rodzinie to zawsze było trudno, bo nie mamy znajomości, bo nie mamy takich czy innych talentów. Albo takie inne przekonania, że bogactwo można osiągnąć tylko poprzez coś negatywnego, czyli przez jakieś oszustwa, czy jakieś inne rzeczy. I taki program jest głęboko w Tobie. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest to, w co naprawdę wierzymy. I gdy coś się dzieje w Twoim życiu, co nie odpowiada temu, czego pragniesz, to sprawdź, jaki program jest w Twojej podświadomości, który to przyciągnął. Co wysyłasz, jakie impulsy wysyłasz z siebie, że one wróciły do Ciebie w postaci tej sytuacji czy tej osoby. Jeżeli wierzysz w to, że inni ludzie są źli, jeżeli wierzysz w to, że życie jest trudne, że osiągnięcie marzeń jest trudne, że brakuje Ci jakichś talentów, jakichś możliwości, to przyciągniesz takie sytuacje do Twojego życia, które będą lustrzanym odbiciem tego, w co wierzysz. Dlatego dokładnie w tym momencie
Skasuj wszystkie negatywne programy. I wierz w to, że wszystko jest łatwe, wszystko jest pozytywne, życie tutaj na ziemi jest piękne, że osiągnięcie Twoich marzeń i pragnień jest bardzo łatwe i osiągniesz je z lekkością i radością. Wierz w to, że masz w sobie wszystko to, czego potrzebujesz, aby żyć w dostatku, aby żyć w miłości, a żyć w pełnym zdrowiu, a tak się stanie. Bo to, w co wierzysz, to przyciągniesz.